Dla mnie to niezwykle ważna decyzja, dla mnie i dla Kielczan, dla Kielc, dlatego że przypomnę, że rok temu staliśmy się jako miasto właścicielem tego klubu. W Ekstraklasie są inne zasady finansowania, to jest po pierwsze, a po drugie wchodzimy do elity i trudno sobie wymyśleć lepszą promocję miasta niż to, że będziemy walczyć z najlepszymi, więc to jest absolutnie znakomita wiadomość. Czuję również pewne takie poczucie spełnienia, bo ciążył na nas grzech korupcji. Zostaliśmy zdegradowani, przeszliśmy przez ten czyściec roczny i wracamy do elity. To również uzasadnia pewne wypowiedzi w stosunku do Widzewa, bo Widzew jest świetną drużyną. Trudno tutaj dyskutować o ich poziomie sportowym. Za to no, nie może być równych i równiejszych, nie może być za to samo jedna drużyna zdegradowana, a druga nie. Chciałbym tu podkreślić niezwykłą rolę, jaką odegrał Włodzimierz Gąsior, pierwszy trener, bo po pierwszych trzech przegranych meczach, później chyba 16, tylko jeden przegrany, więc 15 zremisowanych i wygranych, potrafił zmobilizować drużynę. No potem no tak, taki jest los trenerski, że nieraz się płaci cenę za to, że coś nie wychodzi. I tak było na wiosnę. Szybka zmiana trenera, to było też dramatyczne podjęcie decyzji. No ale udało się, że byliśmy w grze w tym momencie, także zarówno jeden, jak i drugi trener sobie na to zasłużyli. No i piłkarze, który większość z nich wierzyła, że wrócimy. A jakie cele Korona będzie walczyła w Ekstraklasie? Czy to będzie tylko spokojne utrzymanie się Widzewa, czy coś więcej? Nie, ktoś, kto mnie zna, to wie, że nigdy w życiu bym nie postawił takich zadań przed podmiotami, które mnie podlegają. Oni będą walczyć o Mistrzostwa Polski, to jest oczywiste. Sytuacja się diametralnie zmienia, dlatego że pierwsza liga to jest 100% budżetu właściwie finansowanego przez właściciela. W Ekstraklasie są duże pieniądze zewnętrzne i tutaj szukając sponsora, współwłaściciela, no można to zrobić tylko na poziomie Ekstraklasy. Jesteśmy w Ekstraklasie, rozpoczną się skuteczne, mam nadzieję, rozmowy. Przyznam, że z paroma podmiotami już rozmawiałem i no wstępnie przy tym zapleczu technicznym, przy tym stadionie i przy dobrze zorganizowanej drużynie mamy szansę. Cieszę się z tego, że końcowa komisja do spraw nagłych podjęła mądrą decyzję, która rzutuje na całą polską piłkę i idziemy w dobrym kierunku, bo nareszcie mówi się stop korupcji. Trenujemy do walki naprawdę o też nie tylko utrzymanie, ale o jak najwyższe cele, na miarę oczywiście naszego budżetu. Nad tym wszystkim teraz pracujemy i myślę, że pokażemy jeszcze kieleckim kibicom, społeczeństwu, że Korona naprawdę potrafi grać w piłkę.